Siemano, witam Was serdecznie z lotniska w Abu Zabi. Obiecałem Wam historię do faktów, więc będzie historia o bezpieczeństwie, kontroli bezpieczeństwa i o tym, co nas spotkało. A mianowicie stało się tak. Podchodzę do kontroli bezpieczeństwa z moim synem, córką i żoną. Jest druga w nocy, przylecieliśmy na lotnisko. Podaję Panu paszporty. Aha, wcześniej kasują mi wszystkie filmy z telefonu, które nagrałem na odprawie. Wiem, że tak się nie powinno robić. Ale okej, okay, dobra, rozumiem, akceptuję, czyszczę kosz, po czym pan zabiera moje paszporty. Bierze trzy paszporty, trzy przechodzą kontrolę, czwarty paszport jej nie przechodzi. Po czym podchodzi pan z kontroli bezpieczeństwa w stroju wojskowym, zabiera jeden z moich paszportów. Nie wiem, który, myślałem, szczerze byłem przekonany, że to jest kara za filmowanie w strefie, gdzie nie można było zrobić. Żona wylewa na mnie kilogram pomyj. Ale to generalnie nie robi jakoś na mnie dużego wrażenia. No i przechodzę do konkretów. Jaki jest powód zabrania paszportu, braku informacji, jakiejkolwiek w ogóle, dlaczego tak się stało? Po 15 minutach dowiaduję się, jak próbują mnie już zamknąć i odprowadzają mnie do takiego miejsca odosobnienia. Po wielkiej kłótni dowiaduję się, że mój syn nie opuścił Dubaju, ale było to rok temu. Generalnie w ich systemie bezpieczeństwa widniało, że tak, dziecko zostało bezprawnie zabrane, nadal przebywa w Emiratach Arabskich, konkretnie w Dubaju, no i stąd powstał ogromny problem. Po jakiejś godzinie explanation z mojej strony, że my podróżujemy od czasu do czasu i w paszporcie są wbite w międzyczasie pieczątki z różnych krajów, generalnie udało się jakoś tę sytuację załagodzić, niemniej jednak kosztowało mnie to półtorogodzinne opóźnienie, zaliczyliśmy. Nasz bagaż gdzieś sobie odszedł w ogóle, rejestrowany. Panowie sobie go gdzieś odłożyli. Potem miałem kłopot ze znalezieniem tego bagażu w środku nocy. No i przy tym było taki ogrom emocji. Wyobraźcie sobie, jak to wygląda z punktu widzenia podróży w środku nocy i przepychania się z kontrolą bezpieczeństwa w kraju, który nie zna jakichkolwiek zahamowań, jeśli chodzi o kontrolowanie ludzi, a często posadzanie ich w więzieniu za byle powód. Pewnie dużo się to zmieniło od wielu lat i te historie już nie są aktualne, niemniej jednak nie chciałbym być kolejnym jej przykładem. To było w drodze do Male, teraz wracamy w Male, wchodzimy znowu po wyrejestrowaniu się, po checkoutowaniu się z lotniska, przychodzimy, godzina 21, do odprawy celno-paszportowej. No i cóż, no przecież nie mogło się odbyć nic normalnie, tak? Dwie osoby przechodzą przez odprawę automatyczną, bo pan stwierdził, że możemy przez nią spokojnie przejść, jak już jesteśmy któryś raz w Abu Zabi. Po czym informuje mnie, że niestety muszę z córką przejść przez odprawę indywidualną, bo coś jest nie tak z paszportem. W tym momencie moja żona odchodzi z kontroli. Ja podchodząc ostentacyjnie sprawdzam oczywiście, czy to jest w ogóle mój paszport, ten, który on mi daje. Oczywiście, że mój, więc idę dalej. Niestety nie sprawdziłem drugiego paszportu. Okazało się, że moja żona razem z synem zabrali mojej żony paszport i córki. Ja z córką zostałem z paszportem syna w ręku, nie widząc już żony. Generalnie klops jak cholera. Zostałem przed kontrolą paszportową z paszportem nie tym, co trzeba. Pani powiedziała, że mnie nie może przepuścić, żebym znalazł żonę. Żona nie ma telefonu, ja mam wszystkie telefony w ręku, w torbie. Kolejne 25 minut poszukiwania, informowania, żeby panowie łaskawie przeszli kontrolę i poprosili moją żonę, którą gdzieś tam w oddali widziałem, żeby przyniosła mi paszport. W ogóle ponowna kontrola bezpieczeństwa, przechodzenie tej żony z powrotem, wielkie zamieszanie. Już tu chyba jestem do tego stopnia podejrzany, że nie dość, że filmowałem, to drugi raz nas skasowali, trzeci raz taki klops. Więc jeśli chodzi o kontrolę bezpieczeństwa, nie wiem, jakie wy macie doświadczenia, no ja już mam poważne, jeśli chodzi o podróżowanie do Abu Zabi. A jak się okazało, nie jest to moja ostatnia podróż, bo Wizz Air i ich tanie bilety sprawiły, że zdążyłem zabukować przynajmniej dwie podróże, już jedną open, nie wiem, gdzie dalej polecę przez Abu Zabi, jedną na pewno do Abu Zabi, bo chciałbym spędzić tu więcej czasu. Zresztą widziałem, jak wygląda tor, widziałem, jak wygląda Ferrari i chcę na pewno spędzić tu 3-4 dni, żeby Wam to też wszystko przy okazji pokazać, bo dzisiaj niczego praktycznie nie filmowałem w Abu Zabi ze zmęczenia. Więc takie rzeczy na lotnisku. Co więcej o lotnisku? Dla mnie panuje tu bałagan. Dużo osób nie mówi tu po angielsku. Szczególnie ci przy takich odprawach i te, co wysyłają ludzi do autobusu.
W autobusie informuję pana, że mam czwarty rząd. Pan mnie wysyła do ostatnich drzwi schodami, informując mnie, że nie mogę przejść koło samolotu, po czym wysyła kilka innych osób do przodu z niewiadomego powodu. Osoby mające 30 rząd idą, mijamy się w środku samolotu, przebijamy sobie piątkę, śmiejąc się już z całego tego bałaganu po prostu. Ale no nie wiem, dlaczego takie rzeczy się tutaj wydarzają. Bo Abu Zabi jest miastem pięknie zorganizowanym. Lotnisko wygląda też na świetnie zorganizowane, świetnie oznakowane i nie ma tu żadnego kłopotu. Nie wiem, czy panie, które obsługują Wizz Aira, które są z Etiheda, są zażenowane tym, że obsługują klienta Wizz Airowego, a nie pierwszą klasę czy tam biznes w Etihedzie. Nie mam zielonego pojęcia. Jakieś dziwne po prostu sytuacje się tutaj odbywają. Lecz jednak nie zmienia to mojego zdania o lotnisku. Jak widzicie, ten terminal, chociaż nie jest już nowy, lata z niego Wizz Air, to jest jedynka. Kilkanaście gate'ów jest tutaj, ale jest po prostu przepięknie zbudowany z cudownej mozaiki. Czuć tu takiego ducha Emiratów, mimo że ten kraj nie ma jakiejś wielkiej historii, to niemniej jednak robi to fajne, naprawdę fajne wrażenie. Lotnisko w Dubaju robi, oczywiście lotnisko w Abu Zabi robi bardzo dobre wrażenie, ponieważ nie jest tak prześne jak lotnisko w Dubaju, nie jest tak ogromne jak lotnisko w Katarze. Po prostu jest w mega fajnym stylu zrobione. Łatwo się tutaj przemieszczać, chociaż nie wszystko jest oczywiste, ale wystarczy patrzeć na znaki i dojdziecie do celu. Ceny na bezcłówce takie sobie, jakiegoś szału nie ma, perfumy dosyć drogie, ale to wszystko ze względu na to, że dolar jest po prostu obecnie bardzo, bardzo drogi w przeliczeniu nawet na dirhamy. Dlatego nie robi takiego wrażenia jak jeszcze kilka miesięcy temu, gdzie można było to kupić naprawdę ze świetną przebitką perfumy. Z ciekawostek powiem wam, że od kiedy otworzyli loty Wizz Airem z Polski do Abu Zabi na Malediwy, to na lotnisko w Abu Zabi słychać masę, po prostu masę Polaków. Wszyscy wybierają się na Malediwy, a w samolocie, w którym mamy lecieć, okazuje się, że jest ponad połowa Polaków. Więc jak widać, destynacja bardzo popularna od kiedy Wizz Air wziął się za dalekie podróże. No szczerze, można tą podróż zrobić bardzo tanią. Dzięki, że byliście ze mną. Pamiętajcie, aby po obejrzeniu zasubskrybować mój kanał, łapkę w górę, zostawić komentarz. Jeśli chcecie więcej takich filmów z różnych lotnisk, dajcie znać w komentarzu. I do zobaczenia w kolejnej relacji. Hej!